Proszę bardzo. Thank you very much. Gentlemen, one, two. Mandaryn Ciciung chce zaznaczyć, że jest zbyt marnym robakiem, że nie jest nawet godzien ucałować stopy. No cóż ty ze mnie robaka robisz, każesz mu stopy całować? Zamk pysk. Pysk? To mandaryn mówi po polsku. Nie, skutku mandaryn, no owszem, nauczył go troszeczkę po polsku, tak że... To nie. Witam Państwa serdecznie na kolejnym seansie w Iluzjonie. Nie byliśmy przed wojną liczącą się kinematografią na świecie. Niestety. Choć sporo filmów realizowaliśmy. Fabularnych czasami prawie 30 rocznie. Krótkometrażowych i to różnorakich. Dokumentalnych, krajoznawczych, oświatowych, awangardowych kilkaset. Niektóre z tych filmów sprzedawaliśmy zagranicznym kontrahentom, a kilka uczestniczyło nawet w międzynarodowych festiwalach w Wenecji i w Moskwie. Bertrand! Bertrand! Nie rozumiem, pan mówi po polsku? No pewnie, że po polsku, co po chińsku będę do pana gadał. Nie licząc naszej eksportowej gwiazdy, jaką była Pola Negri, czy znakomitego reżysera Ryszarda Bolesławskiego, mimo pewnych propozycji ze strony Hollywoodu czy niemieckiej UFY, nasi filmowcy nie uczestniczyli czynnie w międzynarodowym, ekranowym życiu filmowym. Ruch w odwrotną stronę też był znikomy, ale jednak był. Oh, tell me why you always are so spiteful. Why must we fight? My nerves are shattered. This is frightful. We just argue day and night. Zgodnie z tytułem naszego dzisiejszego programu, chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić tych nielicznych cudzoziemskich artystów, którzy, jak to się mówi, zaistnieli w naszych filmach. W różny zresztą sposób. Mówi pan po rosyjsku? A po rosyjsku, proszę, no, gabryjcie. Pewnie, proszę mówić, o co chodzi? Idź pan do cholery. Na niwie reżyserskiej reprezentował kinematografię niemiecką Phil Jutzi. Bliski był mu realizm, tematyka społeczna z wyraźnym akcentem na radykalną lewicowość. To on jest twórcą takich filmów jak Chleb powszedni, Podróż matki Krausens do szczęścia i Berlin Alexanderplatz. Powstały one na przełomie lat 20. i 30. i zaliczane są do ciekawego i wartościowego nurtu zwanego realistyczno-proletariackim. Ciekawe i znamienne, że w tych latach nurt taki powstał i rozwijał się również w innych krajach, nawet w dalekiej Japonii. Jeśli zainteresowanie artystyczne miał Phil Jutzi zdecydowane i jasno określone, o tyle jego poglądy polityczne przybierały zaskakujący kształt. Najpierw był członkiem Komunistycznej Partii Niemiec. Rozczarował się jednak do jej praktycznego działania. Po czym został członkiem NSDAP, urzędowej i wszechwładnej wówczas partii narodowo-socjalistycznej, czytaj faszystowskiej. Do niej też zresztą szybko się rozczarował. Hitlerowcy po przyjściu do władzy łączyli z Philem Jutzi duże nadzieje, ale teraz oni się do niego rozczarowali i lekkiego życia w tysiącletniej Rzeszy nie miał. Jednocześnie przez cały czas żył na dobrą sprawę w biedzie, czasami skrajnej. Jak cudnie. Kto to jest? Kto tam stoi? Gdzie? Tam. Nikogo nie ma. To wysp skalny. Realizacja filmu w Polsce jest zaskakująca. Związana jednak była, tak sądzę, raczej z jego sytuacją życiową, finansową, niż jakąś specjalną myślą twórczą. Tajemnica Panny Brinks
nie miała nic wspólnego z jego autentycznymi zainteresowaniami artystycznymi. Był to bowiem film kryminalny o dosyć zagmatwanej intrydze, w którym wystąpił kwiat polskiego aktorstwa. Alma Karr, to jej ukochany Stefan Gulanicki, był producentem tego filmu. Lena Żelichowska, Aleksander Żabczyński, Zygmunt Chmielewski, Helena Grosówna, Jan Kurnakowicz, Michał Znicz, a nawet sam Kazimierz Junosza Stępowski. Dziwię się, że policja się tą sprawą nie interesuje. Ci osobnicy, którzy ścigają naszą klientkę, to mam wrażenie jacyś prywatni ludzie. A według informacji, jakie otrzymałem z biura meldunkowego, to rodzina Gierasów wyemigrowała do Ameryki przed 15 laty. Ja depeszowałem właśnie do New Yorku. Reprezentantką tegoż kina niemieckiego była, na niwie aktorskiej, znana i ceniona w Europie i Stanach Zjednoczonych, Betty Aman. Piękna, egzotyczna, fascynująca kobieta i aktorka. Urodziła się w Niemczech, zmarła w Stanach Zjednoczonych i między tymi dwoma krajami nieustannie kursowała. W Nowym Jorku studiowała pedagogikę i malarstwo. W 1926 roku zadebiutowała na ekranie. Grała też w westernach. Zaangażowana została w Niemczech do kilku filmów, które zdobyły sławę. Asfalt, Więzień ze Stambułu czy Biały Diabeł. W 1930 roku zagrała w Polsce główną rolę kobiecą w adaptacji powieści Andrzeja Struga, która nosi tytuł ekranowy Niebezpieczny romans. Jej bohaterka Ada chce wyrwać się ze środowiska przestępczego, z którym jest związana. Nie bacząc na to, że niejako po drodze rujnuje życie zakochanego w niej skromnego, lecz gotowego dla niej na wszystko kasjera banku Śpiewankiewicza. Sama ginie tragicznie. Dwóch świetnych aktorów rosyjskich, którzy po rewolucji październikowej opuścili swoją ojczyznę, wystąpiło w polskich filmach. Grigory Chmara to jeden z najwybitniejszych aktorów rosyjskich, który pierwsze triumfy święcił już w latach 10. XX wieku. W roku 1920 opuścił bolszewicką Rosję i od tej pory pojawiał się stale w filmach niemieckich i francuskich, a także emigracyjnych zespołach rosyjskich, które występowały w zachodniej Europie. Ciekawostka. Był przez pewien czas mężem Asty Nielsen, największej tragiczki tamtych lat. Do pracy w polskim filmie Mocny człowiek skłoniło go zapewne to, że była to ekranizacja powieści Stanisława Przybyszewskiego. Pisano, że Grigory Chmara jest filarem filmu i że jego rola, cytuję, wstrząsa posępnym tragizmem.
Grigori Chmara zagrał główną rolę w polskim filmie, natomiast inny świetny aktor rosyjski, Wsiewołod Orłow, zagrał tylko raz i to rolę epizodyczną. Kupca z Odessy w filmie O czym się nie mówi, adaptacji powieści Gabriely Zapolskiej. Ale jak zagrał? Ach, żebym ja tak umiał. Przestań pan, bo to mnie denerwuje. Panie Flecik, pan mnie kompromitujesz. Ja pana bardzo przepraszam, ale ja już więcej nie będę. Jego trzeba przestraszyć, bo czkawka przejdzie. Tak, jak mnie ktoś przestraszy, to mi od razu pomoże. A właśnie, że nie przestraszyłem się. Żarcik towarzyski, nic ważnego. Nie, tam nie ma nastroju. Ta scena nie wymaga żadnych komentarzy. I na zakończenie naszego krótkiego przeglądu niepolskich ludzi filmu, którzy jednak w naszym filmie zaistnieli, kompozytor muzyki do polskiego filmu żydowskiego Błazen Purymowy, Nikolaus Miklosz Brodzki. Urodził się w Odessie, zmarł w Hollywood. Pochodził z rodziny żydowskiej. Studiował muzykę w Budapeszcie, Rzymie, Wiedniu, a zakończył w Berlinie. Z filmem związał się pod koniec lat 20. Pracował wtedy dla reżyserów niemieckich. Kiedy Hitler doszedł do władzy, przeniósł się powtórnie do Wiednia, a następnie do Budapesztu. Komponował też muzykę do filmów francuskich i włoskich. W roku 1936 znalazł się w Warszawie. Zaprosił go do współpracy amerykański producent i reżyser Józef Green, który podjął realizację filmów żydowskich w Polsce. Potem Brodzki osiedlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie skomponował muzykę do prawie 20 filmów angielskich. W końcu wylądował w Ameryce, w której pisał muzykę do filmów hollywoodzkich. I tak dotarliśmy do końca przeglądu cudzoziemców w polskim przedwojennym filmie. Panie gospodarze, dlaczego pan nie kłamał? Pan powiedział, że ona dziś wesoła. A tak jest, tak jest. A ona po prostu szafie nie chciała całą sadać. A ja się pytam, po prostu szafie należy się całą czy nie? Należy się! Należy! A ja mordę dostał. Ojej. I wobec tego ja na pana się gniewam. I moja noga tutaj już nie. Panie szanowny! A ja zapraszam państwa teraz do obejrzenia filmu, o którym już mówiłem. Melodramatu społeczno-obyczajowego O czym się nie mówi. Według Gabrieli Zapolskiej. Proszę zwrócić uwagę na Kupca z Odessy w wykonaniu Wsiewołoda Orłowa.